Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop Byk, Panna, Koziorożec, znaki ziemskie od 11 do 17 kwietnia, karty Tarota, karty cygańskie, tydzień wielkanocny, zaczynamy od Byka. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, moi drodzy, i zaczynamy. As kielichów, proszę bardzo, siódemka mieczy, diabeł, no proszę, dwójka monet, królowa kielichów, rycerz mieczy i cesarzowa. As kielichów mówi nam o emocjach, o spełnieniu w miłości, ale moi drodzy, tutaj przy tej karcie, kochani, siódemki mieczy, możecie we wtorek. Może być tej miłości trochę w poniedziałek, ja nie mówię, że nie, dobrych informacji, ale tutaj już na wtorek i środę szczególnie trzeba będzie bardzo uważać, bo jest ktoś toksyczny. Wtorek oszust, jakiś kłamstwo, pomyłka. Może się zdarzyć, może się przytrafić bykowi. I w środę również, to jest ktoś toksyczny. To może być kłótnia, to może być zdrada. Moi drodzy, i mówię Wam, uważajcie na siebie wtorek, środa, bo to jest takie ostrzeżenie, aby ktoś po prostu nie chciał Wam zrobić krzywdy, dosłownie. I moi drodzy, w czwartek jest dwójka monet, powrócicie troszeczkę do świata takiego materii, ja bym powiedziała. Też jest wybór w materii, czy coś kupić, to jest takie żonglowanie finansami, także tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. No, podejmijcie jakąś decyzję w finansach. Piątek, królowa kielichów mówi o emocjach, może być z nią rozmowa, także ktoś tutaj jest bardzo wrażliwy, chętny do pomocy. Wy również możecie mieć bardzo zmienne nastroje tego dnia. No tak jak to królowa kielichów, tak? Bardzo wrażliwa i to możecie być również właśnie wy, drogie byki. No, taki troszeczkę ten tydzień z ostrzeżeniami. W sobotę ktoś jest tutaj nerwowy, wpada jak bomba w Wasze życie, robi trochę zamieszania. Też może dużo mówić i obiecywać, bo rycerz mieczy też to jest ktoś, kto robi zamieszanie, tak? Może też być to członek rodziny, nie powiem, że nie, ale też to może być osoba urzędowa. W niedzielę, kochani, cesarzowa, poczujecie się komfortowo, możliwe, że w swoim domu, jak cesarzowa, zadowolone, spełnione, drogie panie byki, i uśmiechnięte, i wszystko wróci do normy. Także jest troszeczkę zagrożeń, szczególnie koło diabła, no, uważajcie na kłótnie, uważajcie na oszustów i fałszywe osoby w tym tygodniu. Kochani, cóż tutaj mogę powiedzieć w zdrowiu? Stany zapalne, nogi mogą boleć i stawy, podwójne narządy też. No, jest tutaj, moi drodzy, wróg i transformacja. No widzicie, karty cygańskie nie kłamią. Będziecie mieć myśli wokół zmiany. I tutaj naprawdę ktoś fałszywy się pojawi. No trudno, to jest taki czas. Musicie na to zwrócić uwagę. To jest takie ostrzeżenie być może dla Was, drogie byki. Wróg, zmiana myśli. Także tutaj może być ktoś fałszywy. Ja Wam życzę dużo zdrowia i naprawdę, aby te święta wielkanocne przeszły Wam spokojnie, minęły Wam spokojnie i naprawdę radośnie. Jest na to szansa, jest cesarzowa, że będziecie w spełnieniu, ale wróg tutaj nie śpi w tym tygodniu. No, ja zawsze ostrzegam, moi drodzy. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam Pannę. Od 11 do 17 kwietnia. No i tutaj upadła karta, muszę podnieść.
przepraszam najmocniej, dziewiątka kielichów w tej talii, trójka kielichów. Tutaj mamy dziesiątka kielichów, myślałam, że odwrotnie jest. Ósemka mieczy u panny, paść kielichów, dziewiątka buław i paść mieczy. Takie mamy tutaj karty, kochani. Tutaj to moje krzesło piszczy. Przepraszam. Moi drodzy, dziewiątka kielichów jest radość. Możemy gdzieś się wybrać do restauracji. Ktoś może nas gdzieś zaprosić. My w domu możemy świętować również. I we wtorek jest to samo, bo tutaj trójka kielichów. Radość, świętowanie, dobre emocje, pozytywnie. I działacie. No super. Poniedziałek, wtorek, bardzo radosny, spotkanie z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, celebrowanie, świętowanie, radośnie. Super, niedziel, środa, przepraszam, środa, dziesiątka kielichów, skąd mi ta niedziela przyszła, nie wiem. Dziesiątka kielichów, jest radość z rodziną i tutaj, moi drodzy, takie pozytywne emocje, jest ta rodzina razem, jest dobrze. No ale też, moi drodzy, tutaj przyglądacie się rodzinie, jak jesteście gdzieś daleko, obserwujecie może z daleka przez media społecznościowe, tak? Też tak może być. Jest ósemka mieczy na czwartek, karta internetu, ale też zamknięcia trochę w sobie, obaw troszeczkę mamy. Myślę, że obawiać się możemy czegoś. Także nie obawiajcie się, działajcie. W piątek jest, kochani, rycerz kielichów, dobry czas spotkań, randek. Ktoś z przyszłości powraca w piątek. Super. Sympatycznie będzie. I sobota, dziewiątka buław, jest trochę ciężko, ale jest ta sytuacja ku polepszeniu, ja bym powiedziała, bo idzie, pamiętajcie o tym, po każdej dziewiątce jest tutaj dziesiątka, zakończenie czegoś, ale dziewiątki mówią nam, szczególnie buław, nie martw się, będzie dobrze, będzie lepiej w swoim życiu, będzie lepiej. Paś mieczy, jeszcze tutaj w niedzielę trafił się nam paś mieczy, no, z którym trzeba będzie porozmawiać, bo tutaj może troszeczkę tam się czepiać, może jakieś plotki dojdą do nas, ktoś może być trochę złośliwy, no, coś tam się zawsze wydarza. Trzeba porozmawiać. Ogólnie dosyć ciekawy tydzień. Na pewno w zdrowiu tutaj może dokuczać ból pleców. No ale nie dajcie się, no, powrócić jakiś stary ból może. Tutaj wirusy, bakterie też jest. Uwaga w tym temacie. Karty cygańskie mówią o nieporozumieniu na ten tydzień. Wizycie kobiety. Może to być z tym związane zamieszanie, no i troszeczkę fałszywości. Ktoś może być fałszywy, ktoś może Wam właśnie zazdrościć, ktoś może namieszać w tym tygodniu w Waszym życiu. Tak, karty cygańskie tutaj podpowiadają, ale ja Wam życzę i przesyłam moc pozytywnej energii. Niech moc będzie z Wami, spokojnych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, drogie panny. Dziękuję za uwagę. No i teraz oczywiście koziorożec. Koziorożec od 11 do 17 kwietnia. Dziewiątka pucharów, kielichów w tej talii, głupiec, trójka mieczy, paść buław, sprawiedliwość, paść kielichów i siódemka mieczy. No kochani, poniedziałek, świętowanie. Ja nie wiem, co tu będzie w ten poniedziałek, ale tutaj dużo znaków ma radość. Świętowanie, zakupy, gotowanie, fajny czas. We wtorek jest karta głupca,
Coś robicie dla siebie spontanicznego albo z dziećmi, wy odkrywacie w sobie dziecko, gdzieś idziecie, kupujecie sobie coś, czy też idziecie sobie do kina na spacer. Wtorek sympatyczny. Środa, no ja bym powiedziała, że ktoś może was zranić tutaj, ale to nie będzie duże zranienie, to nie będzie duży problem. Wy też na coś oczekujecie, czegoś wam potrzeba. I tutaj jest takie zniecierpliwienie bardziej, ja bym powiedziała, przy tych kartach. Mogą być problemy drobne z dziećmi, tak? W środę. W czwartek paź buław, coś nowego się zaczyna, macie plan, możecie otrzymać fajny list, telefon. Też to może być związane, moi drodzy, z piątkową tą sprawiedliwością. Załatwiacie tutaj w piątek sprawę urzędową, sądową. Jest sprawiedliwość, może też być wizyta lekarska. Także tutaj coś załatwiacie z przyszłości ważnego, tak? Z urzędem, z dokumentem jakimś. Także tak to wygląda, moi drodzy. Wszystko jest poukładane w ten piątek. Na czas, ja bym powiedziała. Sobota, paść kielichów, całkowicie zmiana energii, jest super, jest zadowolenie, uśmiech losu, prezent, niespodzianka, z dziećmi gdzieś się wybieracie, może właśnie na to czekaliście, jest wyjaśnienie przy tej sprawiedliwości i możecie otrzymywać jakieś prezenty, fajne, miłe spotkania. No i oczywiście, moi drodzy, tutaj niedziela, siódemka mieczy. O, nie dawajcie się oszukać, bo tutaj jest oszustwo. Jest troszeczkę takiego oszukania, niejasności. No, coś może być na rzeczy, tak? Także może być jakaś pomyłka, ktoś może coś, o coś was posądzić. Także no, tutaj nie jest jasna sprawa w tą niedzielę. Moi drodzy, na nogi uważajcie, układ moczowy w tym tygodniu, nerwobóle, ale też drobne alergie, problemy z odpornością. Kochani, no wyszedł wróg w kartach cygańskich na ten tydzień. Jest kobieta w to wszystko zaangażowana, samotna, wdowa, rozwódka. No i oczywiście strata. Także, kochani, uważajcie na straty. Kobieta może przyczynić się do tych strat, może być zaangażowana w to wszystko. Patrzcie wszystkie dokumenty, to co podpisujecie i tak dalej, na co się godzicie. No i uważajcie na siebie oczywiście w zdrówku. Drobne przeziębienia, jeśli nie powiedziałam, mogą dokuczać, ale na pewno sobie poradzicie. Ja wam życzę spokojnej, świątecznej atmosfery, moi drodzy. No i pamiętajcie, że te horoskopy są dla wszystkich, nie są indywidualne, są ogólne, ale tutaj te ostrzeżenia, to ja bym trochę wzięła pod uwagę. Karty cygańskie nie kłamią, ale ja wam życzę wszystkiego dobrego, moi drodzy, i pozdrawiam, do usłyszenia. Spokojnych świąt.